się dobre czasy, chociaż mówiłem panu staroście, że patrzyłem na ten film i tak szukałem, gdzie ja jestem. Znalazłem siebie, ale trochę inaczej wyglądałem. Było mnie trochę dużo więcej. Może dlatego, że było więcej potrzeba siły i czasu, żeby udało się doprowadzić to, co mówiliśmy jeszcze w latach 80., kiedy Solidarność na swoich pierwszych zjazdach powiedziała o samorządzie. Wtedy mówiono o samorządzie pracowniczym, ale mówiono również o samorządzie jako o radach samorządowych, bardziej opartych właśnie na tych radach pracowniczych. To się zresztą zmieniało. I ci ludzie, ta trójca, która tu na końcu była pokazana, czyli pan Regulski, Kulesza i Jurek Stępień, no oni jakby ogromną część pracy wykonali nie po 90 roku, ale jeszcze w latach 80. Oczywiście było to robione pod innym szyldem, z innymi założeniami, ale cały czas pracowali nad właśnie tą strategią samorządu. No, w latach, początkach lat 90. udało się tylko i wyłącznie wynegocjować przy okrągłym stole utworzenie gmin. To już był duży wyczyn. I powiem szczerze, że z mojego doświadczenia również fantastyczna nauka. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby ludzie, którzy idą do polityki gdzieś wyżej, nie wiem, na posłów, a później gdzieś do rządu, przeszli najpierw właśnie swoim doświadczeniem najpierw samorząd. Czy to będzie samorząd powiatowy, czy to będzie samorząd gminny, ale to jest świetna szkoła do tego, aby rozumieć strukturę państwa, odpowiedzialność i wszystkie inne rzeczy z tym związane. Bo nie zawsze widać, czasami po wystąpieniach niektórych naszych polityków, że zdają sobie sprawę, za co tak naprawdę biorą odpowiedzialność. No, przyszedł ten kampania 97 rok, my wtedy powiedzieliśmy to, co zresztą podkreślił kolega Kulesza, że idziemy po to, żeby oddać władzę ludzi. To było hasło, zatem hasło się kryła jednak wielka odpowiedzialność, żeby zacząć zmieniać strukturę państwa. Tak naprawdę kiedyś było ułożone według pewnego schematu, gdzie za wszystkim stało państwo. Od tego miasteczka czy gminy, aż po województwo, to wszędzie było państwo. Tutaj chcieliśmy, aby jak najwięcej oddać tych decyzji ludziom, żeby to też ludzie na tym szczeblu miejskim, powiatowym czy wojewódzkim wybierali swoich przedstawicieli. I oczywiście ja nawet po cichu marzyłem o tym, żeby i starostowie w przyszłości byli wybierani przez społeczności, bo to im dużo da większą odpowiedzialność i możliwość do działania. Tak naprawdę, kiedy powstał rząd w 97 roku, w 98 przez parlament przeszły pierwsze decyzje i od 1 stycznia 99 roku już zaczęły funkcjonować samorządy. I państwo zobaczą tempo pracy nad tymi wszystkimi założeniami. Jeden ośrodek, który powstał, to był ośrodek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, i tam nad tym pracował i profesor Regulski, i Kulesza. Natomiast drugi ośrodek to było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Jurkiem Stępniem, panem profesorem, a później wiadomo jego dalszymi awansami, również szefem Trybunału Konstytucyjnego. Ale razem siedzieliśmy nad tymi zmianami, które miały nastąpić. Kiedy już Sejm po długich debatach przyjął podział administracyjny na województwa, spadła decyzja na ministra spraw wewnętrznych, aby podzielić kraj na powiaty. No, trudno było kraj podzielić na powiaty wcześniej, najpierw musiały być to województwa. Pierwsze założenia do reformy administracyjnej były 8 województw, 12 województw, w Sejmie poszła ustawa o 12, ale wiadomo, no, debata parlamentarna,
Nie było pomimo różnych podziałów pod tytułem koalicja rządząca, opozycja, wtedy tego nie było. W Sejmie wszyscy dyskutowali i starali się wywalczyć jak największą ilość tych województw, aby ta Polska też wyglądała inaczej. My budując też tą reformę, układaliśmy ją z takim marzeniem, naszym celem, aby w przyszłości Polska była tak skonstruowana, żeby mogła jak najwięcej korzystać z Unii Europejskiej, bo wierzyliśmy, że my tam będziemy. Trochę później, trochę wcześniej, ale to był nasz cel. I proszę spojrzeć, zmieniały się koalicje, zmieniały się rządy, również różne partie polityczne dochodziły do władzy, ale cel był jeden. Wszyscy w tym kierunku samym dążyliśmy. Wejście do NATO, żebyśmy byli bezpieczni, wejście do Unii Europejskiej, żebyśmy się mogli błyskawicznie rozwinąć. I jestem szczęśliwy, kiedy dzisiaj mogę o tym opowiadać moim wnuczkom, że udało się te cele osiągnąć, że one żyją w innym świecie, w innych realiach. Wtedy też te prace nad powiatami zajmowały niedużo czasu, tak od 7 rano do 1-2 w nocy następnego dnia i tak kolejne. Mieliśmy delegację z tych samych kandydatów na powiaty, którzy mówili różne rzeczy. Jedni chcieli do jednego miasta, powiatu, inni chcieli do drugiego powiatu. To trwało niestety bardzo długo, a jeszcze musiał być czas, żebyśmy razem z Jurkiem Stępniem, który on przyjmował jednych, ja przyjmowałem drugi, razem usiedli i razem przedyskutowali, jak na końcu te granice mają wyglądać. Oczywiście byli też tacy, którzy przyjeżdżali i mówili krótko, panie premierze, nam się powiat należy, bo kiedyś był powiat i dzisiaj musi być powiat. A musicie dać nam tylko te 10 milionów złotych, czy 15, ja przyjadę z urlopu, to zbuduję ten powiat. Udało się jednak przekonać wielu z nich, że nie tędy droga. No ci, którzy się bardzo uparli, niestety wrócili, powiatu nie było, później były protesty. Że tak naprawdę w budżecie państwa na wdrożenie reformy administracyjnej minister spraw wewnętrznych, na wdrożenie i marszałków, i powiatów, miał dokładnie ogromną cyfrę od ministra finansów, wtedy od pana premiera Balcerowicza, 0 złotych. Więc gdyby nie zaangażowanie lokalne prezydentów, burmistrzów, wójtów, nie wsparcie również lokalnych różnych służb, tak naprawdę ten powiat byłoby trudno utworzyć. Nie byłoby lokali, urzędników i wszystkich innych. Rzeczy, które ten powiat powinien posiadać i powinien jak najlepiej funkcjonować. Udało się to. I to mój ukłon w stosunku do tych samorządowców. Samorządowców z rad, z miast, wójtów, burmistrzów i prezydentów, bo inaczej trudno by to było zbudować, trudno byłoby to zrobić. Dzisiaj te 25 lat minęło. Z perspektywy czasu patrzę, że nie udało się, powiem szczerze, dokończyć tej rewolucji. Bo tak naprawdę dzisiaj samorząd gminny czy miejski sam podejmuje decyzje o wielu rzeczach. Samorząd wojewódzki również. A niestety powiat jest dalej tym, który musi występować o subwencje i dotacje i nie ma tych środków finansowych. Oczywiście my zakładaliśmy, że po 1,5 roku w ramach tej koalicji, która była, bo słuchajcie państwo, inaczej się rządzi, kiedy jest się samemu i się podejmuje decyzję, inaczej kiedy się ma koalicjanta. I w ramach tej koalicji ustaliliśmy, że za 1,5 roku do roku będziemy wprowadzali również samodzielność finansową. A nie było to takie łatwe. Również i kompetencje, bo nikt z różnych ministerstw nie chciał zrozumieć, że znajdą się ludzie, przepraszam, w Wieluszowie, Wieluniu, Pabianicach, czy gdzieś w Strzelcach, czy gdzie indziej, którzy będą na tyle kompetentni, że będą wiedzieli, gdzie wybudować drogę. Gdzieś w Warszawie wiemy lepiej, gdzie tu są u was drogi potrzebne, gdzie szkołę postawić, gdzie inne rzeczy, które za dzisiaj powiat za nie odpowiada. Udało się to ich przekonać i to nie było takie przekonywanie, zrozumcie i tak dalej.
bo ci ludzie wiedzieli, o co walczą. Walczyli również o swoje miejsca pracy. Bo przecież kiedy te konwencje się oddawało w dół, to w tej Warszawie, no ci ludzie tam byli już kompletnie niepotrzebni. I ja zdaję sobie sprawę, że nadal tak trudno wielu rządom było oddać te kompetencje, również finansowe powiatu. Bo łatwiej jest powiedzieć, no, zrobimy podwyżkę nauczycieli, no a wy tutaj w powiecie to wiecie, zapłaćcie, bo to jest najłatwiej. Zrobimy podwyżkę gdzie indziej, ale wy za to załatajcie te drogi. No niestety tak działać to dalej nie może. Myślę, że może mam nadzieję taką cichą, że może teraz na 25-lecie po trochu się będzie to zmieniało. Że jednak ten samorząd nie tylko będzie odpowiedzialny, ale również będzie samorządny, a więc sam będzie podejmował te decyzje, również finansowe. Te wiele marzeń się tu skupiło. Tych wiele rzeczy, które powinno być jeszcze zrobione, są przed wami. Wiele w tych samorządach zostało zrobione. I myślę, że ci, którzy byli przeciwnikami tych samorządów, a proszę mi wierzyć, takich nie brakowało. Przychodzili tacy i mówią, no dobrze, jest 49 województw, to zróbmy z tego samorządowe województwa i po co te powiaty i załatwimy tą sprawę. Jakby nie rozumieli, że samorząd jest pewnym elementem, który ma służyć ludziom. Nie ludzie państwu, tylko my jako samorząd czy jako rząd mamy służyć ludziom. Wielu ludzi, którzy idzie do polityki, kompletnie tego do dzisiaj nie rozumie. Bardzo się cieszę, że mija 25 lat, że udało się tyle zrobić, że już mam nadzieję, tych powiatów nikt nie wymarzy z tej mapy Polski Rzeczypospolitej i że za 25 lat mam nadzieję, że znowuż nas tutaj pan starosta, ten czy następny, zaprosi na tą uroczystość. Nie wiem, czy będę w stanie przyjść tak jak dzisiaj, czy z jakimś tam chodzikiem, ale obiecuję, że będę. Więc życzę wszystkiego najlepszego, gratuluję tych 25 lat i mam nadzieję, że po raz kolejny będziemy mogli się spotkać. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.